Jest taki nowy kanał. Jak tu klikniecie, to pojawia się taki nowy kanał pinkrukowy, anglojęzyczny i mój pierwszy filmik po angielsku. Proszę mnie nie zjeść. Cześć Wam. Kurde, wczoraj jeszcze na polu było całkiem tak średnio jesienno-letnie, a dzisiaj jest już gruba jesień, więc pierwszy raz moje botki kupione w zeszłym roku to jest Marc Jacobs. Bardzo taki klasyczny krój. Kupiłam je nie do końca przekonana, bo mam taki zaokrąglony nosek, no ale jak wiadomo, zaokrąglone noski teraz wracają, więc się sprawdza. Spódnica to jest oczywiście lumpek, jakiś taki poliester imitujący jedwab. Fajnie by jest na gumce i fajnie by ma kieszenie, bez podszewki niestety. Koszula to jest ASOS z zeszły rok. Długi sweter, cardigan, taki z tymi, no to jest ten, co wczoraj pokazywałam dokładnie. Jest naprawdę bardzo fajnej jakości, zobaczymy, się dzisiaj sprawdzi, czy grzeje. I tak jesiennie opatulona spadam, miłego dzianka Wam życzę. Aha, i zapraszam na Mopsnapa, dzisiaj jest nowy filmik, zapraszam. No, ubierałam się tutaj, jak widzieliście na załączonym obrazku, i wyszłam z domu. Jest tak ciepło, że raz się chyba uduszę. Naprawdę, muszę się rozebrać. Tomasz Cwaniak jest w krótkich spodenkach i nic nie powiedział, że można w krótkich spodenkach. I ukradł mi jeszcze bluzę moją, jutrzejutrową. Mówisz co? Wylotna szyba. Tomasz się sam opitolił. Nie wiem, czy też go okazywała, się sam opitolił, ale on mi podawał się grzywki, też coś musiał się sam zrobić. I kazał pokazać, jakie mam włosy ładne. Na początku wyglądał jak kucyk pony, ale już się przyzwyczaiłam chyba. Na redneka. Na redneka, dokładnie. Cześć Wam, właśnie jestem w TK Maxie w przymierzalni. Nie slapuję, bo jest tyle ludzi, jakaś totalna dzić, a myślałam czemu, aż wiem, bo jest po wypłacie oczywiście. Właśnie wieszam 7 par jeansów do przymierzania. Korzystam z okazji, że Tomek mnie tylko podwiózł i jestem w domu i mam dużo czasu na mierzenie spodni. Dla mnie osobiście kupowanie spodni to jest kompletny dramat, więc jak już zdejmę jeansy, to chcę przymierzyć jak najwięcej par. Mam tutaj no dosłownie 7 różnych. Ja jestem w top shopach moich Jamie Jeans ulubionych, które trochę są wysłużone i myślałam, żeby trochę kupić może jakiś inny model, także zobaczymy czym to się skończy. I żeby było jeszcze śmieszniej, zrzuciłam parę kilo ogólnie i nie wiem do końca jaki mam rozmiar, także... Wam Sisley, tylko ciemne rurki takie pod pępek, rozmiar 30-30, nic niezwykłego, ale leżą idealnie, ale tylko są takie, że się chyba rozciągną. To jest to i kosztują tutaj około 17 funtów, 16,99 tutaj. Levisy mam Demi Curve rozmiar 28 i wbiłam się, ale nie wygląda to za efektownie. Nie wyglądają naprawdę kiepsko i są za długie. Jeżeli chodzi o Lee Scarlett Skinny, to rozmiar 29, nawet się niestety nie zapięłam. Natomiast drugie Lee, dokładnie w tym samym rozmiarze, tylko innym kolorze, wyszłam bez żadnego problemu, nawet mimo klipsa, który mi się tu wbija w biodro. Wydaje mi się, że prezentują się dosyć spoko. To nie jest do końca jakby mój ulubiony kolor, ale no, zobaczę. Ale tak jak się w nich fajnie prezentuje, muszę przyznać, naprawdę spoko. Ale to jest trochę inny model, tam był Scarlet, to jest Skyler 2931. Bardzo ładny krój dla kobiecych figur, polecam. Boyfriendy Diesla 27, weszłam dokładnie do połowy tyłka. Zatrzymały mi się na łydkach. Dobra, trzy pary spodni z Diesla rozmiarów 27-28 nawych i sobie nie wcisnęłam na tyłek, a wyglądają jak takie naprawdę, wiecie, szerokie jeansy.
O Boże, w końcu mam założone świeże rzęsy. Jak cudownie. Mam pomieszane 2 do 1 z 1 do 1. Ale poprzednie uzupełnienie miałam zrobione 20 sierpnia. Czyli naprawdę ponad miesiąc miałam takie pojedyncze, długaśne rzęsy, które jeszcze będą we wtorkowym filmie. I lecimy. Szybki holik z TK Maxa. Pierwsza rzecz, pojemnik będzie na pędzle. Na pędzle i na różne kredki na biurko. Zwykły, przejrzysty, cztery takie przegrody, także że myślę, że będzie spoko. Potem kupiłam coś, co wczoraj oglądałam online dosłownie, znalazłam w TK Maxie, czyli taka, tak jakby gofrownica, takie coś, co robi takie fajne fale. Właśnie nie miałam tego efektu zrobić ani sobie lokówką moją, ani prostownicą i udało mi się to zdobyć za 16 funtów. Kupiłam też świeczkę, która jest świeczką, czy matką wszystkich świeczek bez olbrzymia. To jest moja dłoń, a to jest wielka świeczka o boskim zapachu figi. Naprawdę pięknie pachnie figą, cztery knotki i wyprodukowana we Włoszech była. Dwie dyszki. Jeszcze w temacie włosów. Mam oczyszczającą odżywkę do włosów, której będę używać zamiast szamponu do włosów niewykręconych. Bez SLS-ów, parabenów, jakichś siarczanych, Matrix Biolage. Była na za 8 funtów, normalnie niby za 16 dostępna. I jakaś odżywka organiczna wyprodukowana w Soho, tu w Londynie. Brazilian Keratin ma być wygładzająca i też bardzo fajna, naturalna i wygładzająca. Także to zobaczymy, bo tego nie wiem. Nowość dla mnie i była bardzo tania, 4 funty. Potem jeszcze kupiłam coś, nazywa się Fitness Towel z mikrofiby, po prostu taki ręcznik, za 5 funtów był. I on niesamowicie dobrze wchłania wodę. Jest świetny, żeby w niego jakby wygnieść włosy, bo nadmiar wilgoci bardzo fajnie w niego się wchłania. 50 na 100 cm, bardzo szybko wysycha, jest leciutki. I z tego miliona par jeansów, które Wam pokazywałam, wzięłam w końcu właśnie te Lee Skyler, bo chcę je sobie przymierzyć z moimi ciuchami, z moimi butami. Nie jestem przekonana do tego koloru, bo ja po prostu nie chodzę w takich normalnych jeansach, już to chodzę w czarnych. No ale zobaczę, najwyżej można oddać i poszukam czarnych w necie, zobaczę. Jakżeby mogła zapomnieć o mega retro twiście do naszego już retro mieszkania, czyli kupiłam, uwaga, złote welwetowe poduszki. Trzy, bo trzy były. Nieznana mi firma Paoletti, niby 35 funtów oryginalna cena, ale są takie fajne i duże i ładne. Za każdym razem, jak mam założone świeże rzęsy, to właśnie tak się czuję. Cześć Wam, mam nadzieję, że Was wszystko dobrze. U mnie dzisiaj dzień z nagrywaniem. Właśnie nagrywałam filmik o szminka Sephory. Mam nadzieję, że uda się wrzucić na sobotę. Może jeszcze mi się uda nagrać buble, bo zapowiedziałam ostatnio, że chyba będą buble. Także kilka nazbierałam i będą na pewno buble. I chyba nowe denga, bo mi się tak uzbierało. Dzisiaj czarny poniedziałek, czarny protest. Ja na niebiesko, ale w sercu wiecie. W sercu na czarno. Nie idę tutaj na żaden protest, bo trochę mi się wydaje. Wydaje mi się, że tutaj ten protest w UK jakąś taką strasznie agresywną formę przybrał. Nie wiem, może tylko to jest moje odczucie, ale nie mam dzisiaj serca na agresję, naprawdę. I sam protest jest na Parliament Square, co jest przed Westminsterze, przy Big Benie i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę nic wspólnego z Polską, także podejrzewam, że to pójdzie w angielskie media i znowu zbuduje obraz Polski średniowiecznej, co jest trochę prawdziwe. Ale obraz współczesnych Polski i Polaków i tak nie jest jakby zbyt zajebisty w Wielkiej Brytanii. Także nie widzę sensu dokładać akurat tutaj jeszcze tego kotła. Gdybym była w Polsce, to oczywiście na pewno na 100% bym poszła na jakiś marsz. Chociaż znowu to wszystko się staje za bardzo polityczne, za bardzo agresywne i takie bez klasy trochę. I znowu wiecie, wszystkie kobiety zamiast się łączyć i jakoś się wspierać, to są jakieś tu mega prawicowe głosy, tu mega lewicowe głosy. Są też niejasne informacje podawane. Trochę to jest przedstawiane w mediach tak, że ta ustawa ma być totalnym, całkowitym zakazem aborcji. Ja się trochę wczoraj wczytałam w temat i tak nie jest do końca, że jeżeli, bo jest tak, że jeżeli ciąża zagraża życiu matki i jeżeli trzeba podjąć pewne działania, które mogą uszkodzić płód po to, żeby ratować matkę, to na to byłoby przyzwolenie. Oczywiście to, wiecie, nie ratuje całej
masakrycznej sytuacji, no ale to wiecie, tego się nie podaje, bo mówi się, że to jest totalny, całkowity zakaz. Nawet jeżeli życie matki jest zagrożone, tak teoretycznie w tym nowym projekcie ustawy nie jest. Chyba że jest jeszcze inaczej, to proszę mnie poprawić, ale nie ma jasnych informacji i wszyscy narzucają sobie. Nie rozumiem, po co zmieniać prawo, które funkcjonuje. Wydaje mi się, że w miarę dobrze to był i tak ciężko wypracowany kompromis, przecież ta ustawa, która jest teraz, żeby z sensu. Nie podoba mi się to, traktowanie tego wszystkiego tak, że jeżeli zostawimy prawo tak, jak było przecież teraz do tej pory, to nagle wszystkie kobiety co, będą usuwać ciąże? Przecież tak nie było. Umówmy się, że jeżeli ktoś naprawdę chciałby usunąć ciążę, to jest w stanie to zrobić. Jeżeli ma dużo pieniędzy, to wyjedzie za granicę i to zrobi, a jeżeli ma mało pieniędzy, to pójdzie do pieprzonego rzeźnika. Albo przysłowiowym, dosłownie wieszakiem usunie ciążę, co może mieć konsekwencje dramatyczne, włącznie ze śmiercią danej osoby, także... I traktowanie kobiet jak jakichś takich naprawdę brudnych sług, że co, że jak da się prawo do aborcji, to wszyscy będą usuwać ciążę? Nie sądzę, naprawdę. Także reasumując, wydaje mi się, że to, co się teraz dzieje, to jest po prostu mieszanie w kotle, odciąganie uwagi od ważniejszych problemów w państwie, próba kolejna skłócenia ludzi ze sobą, obywateli ze sobą, kobiet ze sobą. Powinniśmy w tym wszystkim tym bardziej jakoś szanować siebie wzajemnie i swoje przekonania. Szanować to, że ktoś może mieć inne racje, inne przekonania, wierzenia, albo może nie mieć żadnych wierzeń i narzucać mu prawa wynikającego z naszej religii. Kobiety naprawdę nie są potworami i naprawdę to, że ja mam możliwość zrobienia aborcji, bo miałabym tutaj taką możliwość, to nie znaczy, żebym ją zrobiła, bo pewnie bym nie zrobiła. Aborcja to jest bardzo ciężki temat, to jest bardzo ciężka decyzja dla osób, które poddają się temu zabiegowi i nie życzę oczywiście nikomu podejmowania takich decyzji i nie życzę temu, żeby ktoś musiał podać się takiemu zabiegowi, ale życie różnie się układa. Być może kiedyś w przyszłości moje córki będą musiały na przykład się poddać takiemu zabiegowi, ale córki będę miała i chciałabym, żeby miały ten wybór. Zrobiło się ponuro na kanale, a czy na kanale, na Snapchacie. Nie wiem, no dajcie mi znać, co wy myślicie, jakie wy macie opinie, bo to jest... Nie wiem, no ja rozumiem ludzi, którzy są przeciwko aborcji, którzy by się nie poddali. Ja sama w tym momencie bym była, żeby się nie poddała, chyba że naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, no. Ale tak jak mówię, no życie się układa różnie. Są, nie wiem, wyobraźcie sobie 14-latkę, załóżmy, zgwałconą. Albo jeszcze młodszą dziewczynę, bo są różne przypadki naprawdę niestety na tym świecie. No i wyobraźcie sobie, jak jej życie musi się ułożyć, jak jej psychika musiałaby wyglądać, jeżeli oprócz zwalczenia gwałtu i tego szoku i tego, co się dzieje z człowiekiem po gwałcie, byłaby jeszcze ciąża. Nie wiem, no właśnie sobie o tym ostatnio w nocy myślałam, bo w nocy mi nachodzą takie straszne myśli. Nie wiem, nie chciałabym stać przed taką decyzją. I chyba w takim wypadku wolałabym, żeby był wybór i możliwość ewentualnego usunięcia na przykład takiej ciąży. I bardzo bym chciała, żeby było coraz mniej kłótni między ludźmi, zwłaszcza kobietami, i bardzo bym chciała, żeby do kobiet był szacunek w społeczeństwie. I chciałabym, żeby naprawdę zaprzestano kreowania takiego obrazu kobiet współczesnych jako potworów, które marzą tylko o tym, żeby usunąć sobie ciążę, bo tak nie jest. Cześć Wam, cześć! Pokazać Wam, co napsuciłam. Fajna rzecz, ale musicie być uważne. Otóż jak wejdziecie na mój kanał, przejdziecie w dół, klikniecie na moje kanały, to jest taki nowy kanał. Jak tu klikniecie, to pojawia się taki nowy kanał pinkrukowy, anglojęzyczny i mój pierwszy filmik po angielsku. Proszę mnie nie zjeść. Nosiłam się w sobie z zamiarem otworzenia tego kanału już od długiego czasu, tylko jakoś nigdy nie mam energii, siły i odwagi tak naprawdę, żeby nagrywać po angielsku. I dzisiaj tak mnie trochę natchnęło, nagrałam taki filmik i powiem Wam, że to był taki stres, dawno się tak nie stresowałam, nie pamiętam w ogóle słów. To trzecie słowo jest amazing and lovely, po prostu jakbym nie zna innych przymiotników po angielsku dosłownie, ale stwierdziłam, wrzucę to, bo jak tego nie wrzucę, to znowu będę to odwlekać w czasie, także pierwszy filmik anglojęzyczny jest, zapraszam serdecznie, proszę po mnie nie jechać, to jest tak jak mówię, miałam taki stres, że sama nie rozumiem, co mówię momentami.
Boże, ale mam stresa przed upublicznianiem tego kanału. Po prostu ja nie mogę. O. Po prostu zawsze chciałam mieć kanał po angielsku. Zawsze, zawsze, bo to jest dużo rzesza odbiorców, po prostu dużo szersze grono. Ale też wiem, jak ludzie będą po mnie jechać i będą jechać po moich błędach językowych i moim nieidealnym akcencie. Naprawdę. Już to czuję po kościach. I to głównie oczywiście będą Polacy w 90%. Ale ja bo już jestem za stara na takie rzeczy, naprawdę, żeby się przejmować w każdym razie kimkolwiek. Także miałam ochotę, nagrałam, wrzuciłam. Zobaczymy, co się ukluje. A was? Bardzo proszę o dobre słowa, zwłaszcza pod tym nowym filmem, bo czuję masakrę. Czuję masakrę w kościach. Ojej, bardzo dziękuję człowieku ze Snapchata. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Przypomina się dokładnie mi ten stres, kiedy po prostu zakładałam swój kanał, swój normalny, pierwszy polski. To było dokładnie, no prawie dokładnie 2 lata temu, 22 miesiące temu dokładnie. I czekałam na każdy komentarz i patrzyłam codziennie, ile jest wyświetleń, a miałam jednego subskrybenta, którym był Tomek. Więc wyświetleń w pierwszym tygodniu może było 18, z czego połowę pewnie sama sobie nabiłam po prostu. A uzbieranie pierwszych 100 subskrybentów wam mi, nie wiem, 3 miesiące zabrało, czy coś takiego. No, na początku to była orka, bo nie miałam żadnych znajomości. Nikogo nie znałam, nie promowałam się nigdzie, nikomu nie spamowałam komentarzami. Tylko po prostu robiłam swoje i rośnie. To, co wam bardzo, bardzo dziękuję. Cześć, robaczki. Ja na lunchiku. Boże, nienawidzę wracać do pracy po długich weekendach. Koszmar. Pierwsza rzecz, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za pozytywny odzew, wszystkie fajne snapy i komentarze pod tym nowym filmikiem anglojęzycznym. Także ja się wczoraj wzruszyłam i mi łezka poleciała, nie ukrywam, bo strasznie to miłe z Waszej strony. Bardzo, bardzo dziękuję. Co więcej, Tomek mi dzisiaj pisze właśnie. Bo mówię mu dzisiaj rano, masz wejść i dać mi lajka. Więc wszedł oczywiście grzecznie i pisze mi potem na Facebooku, że wszedł i dał lajka i czyta te komentarze i że ci ludzie są tacy mili i tak cię wspierają, że aż się wzruszyłem i chyba się popłaczę. A mój Tomek rzadko płacze, także naprawdę dziękuję, wasze wsparcie strasznie, strasznie dużo dla mnie znaczy. Dziękuję. I nie bójcie się, polski kanał nie zostanie zaniedbany, bo już słyszałam jakieś różne głosy. Normalnie lecimy z polskim kanałem również. Też dzisiaj się ukazał filmik z tymi z rzeczami do oczu, które są do kupienia właśnie na promocji w Rossmanie, czyli cienie, kredki, tusze i jakieś 80% to są moje prywatne rzeczy. Także filmik był strasznie długi, ale wszystko omawiam, wszystko soczuję, soczuję na rękach i także mam nadzieję, że czegoś Wam się przyda. Jak do tych promocji to ogólnie tak na przyszłość. Dostałam właśnie małą paczuchę od firmy Body Boom właściwie. To jest polska firma, robią głównie peelingi i powiem Wam, to jest jeszcze zapakowana, tak pachnie. Ale jak czadersko, to jest peeling kawowy w sam sobie original, made in Poland with love, także super sprawa. Tutaj co i jak z tyłu. Też przyszły luzem, ziarenka kawy i taka łycha do nabierania i też ulotka, numer pierwszy peeling kawowy w Polsce. Czas na Roma. Po prostu zajebista oprawa graficzna i zajebisty marketing i w ogóle strasznie, strasznie przyjemne, takie światowe, że tak powiem, ekstra. Także dostałam oryginalny kawowy, dostałam kokosowe, czy one wszystkie są kawowe ogólnie i dostałam również mango, to są te ręcznie napisane jakieś różne hasła. Super. I potem poznać dobrą oprawę graficzną, dobre podejście do klienta i dobry marketing, że jeszcze tego nie otwarłam, a już mi się produkt podoba. Super. Tak trzymać. Właśnie otwarłam kokos. O Boże! O Boże, jak to pachnie! Dobrze, że jest napisane, żeby nie jeść. Pachnie jakieś takie ciasto kokosowo-kawowo, czekoladowe, słodkie, wspaniałe. Jezu, jak się będę dzisiaj myła! Dam Wam znać oczywiście, jak działają, jak wypróbuję, ale tak jak mówię, że jestem pozytywnie nastawiona do samej idei produktu. Super oprawa graficzna, super, naprawdę klasa. Jeśli się nie mylę, to właśnie jak byłam u nich w stronie, to widziałam, że oni część, jest jakaś akcja, że część chyba ze sprzedaży kasy przeznaczają na schroniska dla psiaków, także też ekstra.
zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!